Witajcie! W filmie, w którym omawiałem konkurs bilardowy stworzony przez sklep bilardo.pl, gdzie to wygrałem i pokazałem Wam tipa, którego sobie oczywiście sam wybrałem, jest. W filmie mówiłem, że tego tipa założę i montaż w moim wykonaniu, jak ja to robię sobie, zarówno jak i kolegom, zobaczycie, jak ja to robię. Więc tak, szczytówka 314 z oryginalną ferulą, tip SK Kamui Clear Black. Pierwszy raz będę tego tipa zakładał, także zapraszam. Pierwsze, co oczywiście należy zrobić, jak widzicie, ja tutaj troszeczkę tego starego tipa mam, nożyk do tapet, ten akurat ma tutaj czubek lekko ułamany, nieważne, i ścinamy równo tipa. Staram się to zrobić w dogodnym miejscu, i patrząc, jak ten nóż się wtapia między tipa a ferulę, obracam tak, żeby nie poniszczyć feruli. Tip oczywiście pójdzie na bok. Wszystkie tipy, które wymieniam, robię, przyklejam na pelkę. Dobra, tip ucięty. Na feruli został mi nadmiar tipa, muszę go ściąć. Oczywiście też staram się to, póki jest jeszcze więcej tego tipa, ściąć go nożem. Normalnie fachowcy robią to na tokarkach. Bardzo łatwo nożem tokarskim to obrobić. No, ręcznie jest oczywiście trudniej. Wyczyszczenie z samego tipa to wyczyszczenie, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, no, jest problem troszeczkę jeszcze ze starym klejem, który też się nawarstwił. No, mogłoby być. Sprawdzam prostopadle do noża, czy jest równo. I teraz tak, mam takie narzędzie, taką kostkę kupiłem kiedyś w sklepie Bilard. Sklep, powiem Wam szczerze, z 6 lat to używam, nie do zajechania. Jeden papier ścierny taki bardzo gładki, drugi, no nie wiem, to gdzieś będzie z 200, może grubszy, i ten środek taki wyprofilowany. Akurat ciekawostka, te kostki kupuje się na wymiary, to jest wymiar 13. Tu jest akurat taka gładka skórka, to chyba do czyszczenia feruli. Tym drobnym papierkiem, z racji, że to jest kostka drewniana, to jest równe. Starałem się kiedyś idealnie prostopadle przyłożyć i piłować. Piłować tak, żeby wydobyć, powiedzmy, prawie białą, równą powierzchnię feruli. Zaczyna to wyglądać. Powierzchnia jest naprawdę równa. Na chwilę obecną pomagam sobie takim urządzeniem. Ja mam taką, powiedzmy, podróbę dremelka. Dobra, powierzchnia podpiłowana. Pod palcem już nie czuję, żeby coś było. I teraz tak. Tu jest powierzchnia gładka, bo wypiłowałem. Jeszcze raz troszeczkę papierku. Szczytówką oczywiście w tym momencie obracam. Troszeczkę powierzchnia zmatowiona. I teraz tak, tip. Papierek ścierny, 400 i tą powierzchnię, gdzie jest ten tak zwany clear, leciutko szlifuję. Tu nie chodzi o wyprostowanie tej powierzchni, tylko o zmatowienie. Już nie ma takiego blasku, powierzchnia jest matowa. Myślę, że jeszcze muszę tą powierzchnię troszkę zmatowić na grubość palca. Też 400 obracam szczytówkę. Dobrze byłoby to odtłuścić, bądź po prostu chusteczką wyczyścić z pyłu, bo wiadomo, pył nie służy do klejenia. I teraz tak, ten tip jest 14, ja mam szczytówkę 13, więc pewnie widzicie, albo nie, widzicie, że różnica średnicy jest. To jest nieważne, później ten tip zostanie obrobiony dookoła i od czoła, więc mniej więcej na oko w tej chwili po prostu należy jedno z drugim skleić. Kleju nie za dużo i troszeczkę starać się rozprowadzić. Okay. Rozprowadzamy klej. To samo robimy na tipie. Sztuką jest rozprowadzić ten klej równomiernie, a zarazem, żeby nie nałożyć jego za dużo. Mamy powierzchnię z klejem, tu powierzchnię z klejem i możemy składać. Oczywiście mniej więcej, mówię, równo, leciutkim ruchem, lekko okrężnym, żeby ten klej się wypracował, wypłynął, jeżeli jest nadmiar. Teraz szczytówkę do pionu. Dociskam jakiś czas, nie za długo. Jeżeli ktoś teraz ogląda ten film, może powiedzieć, że są specjalne narzędzia do tego. Owszem, ja to narzędzie mam, ale nie stosuję, jakoś mi to akurat nie pasuje, źle mi się tym robi. Zresztą zauważyłem jedną rzecz, są takie narzędzia plastikowe, ja mam drewniane. Tutaj ten dziubek powinien być troszeczkę bardziej taki w tą stronę spiłowany. Jego jest tutaj troszeczkę za dużo, on krzywo łapie. I tak szczerze mówiąc kupiłem i chyba raz tylko to użyłem, zobaczyłem, że to krzywo łapie i ten tip potrafi się troszeczkę też przekrzywić nawet przy zakładaniu. Jeżeli bym nie zauważył, to no to jest później kicha. Typ już nam się przykleił i teraz tak z ciekawości pokażę wam, bo co niektórzy mogli sobie kupić czy coś, nie wiedzą jak to zakładać. Oczywiście w internecie na ten temat jest napisane, można sobie znaleźć, więc tak, to wyżłobienie tutaj jest po to, żeby schować tipa. W tej chwili mój już jest przyklejony, ale to nic. Tutaj mamy takie kółko jakby z jajkiem, to cieńsze, tu gdzie jest mniej tego drewna, bardziej zaokrąglone, jest do tej końcówki. Teraz tak przykładamy, w miarę dociskamy. Tym gdzie jest większy, znaczy mniejszy łuk, jakby zakładamy na to drewienko, delikatnie oczywiście nasuwając. Teraz tak, tu jeszcze nie doszło do oporu, dociągamy całe drewno na dół i tym dociskamy. To ściąga w dół, ta skórka, która tu jest, służy do zdejmowania, żeby też raz, że można sobie to podciągnąć i to później ten element schodzi, a dwa, nie niszczymy naszej szczytówki. I teraz to, co mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że będzie widać. Przekrzywienie, jeżeli zrobimy to na surowym tipie, ten tip ma nacisk nie na środku, tylko tak bardziej na krawędź. Dlatego ja twierdzę, że tu jest, o, może będzie lepiej widać, ja twierdzę, że to jest troszeczkę źle wykonane. Widzicie pewnie, że jest nacisk krzywo. No. Dobra, można zdjąć. Druga sprawa, pokazywałem tam tę kostkę, oczywiście link do tej kostki wrzucę w opisie filmu, to jest akurat 13. Teraz, do tej pory, póki nie miałem dremela, zawsze obrabiałem tipy tą kostką. Grubszy papier, tylko te dwie rzeczy na razie mnie interesują. I tak, trzymając szczytówkę, oczywiście tym prostopadle do krawędzi i feruli i tipa, oczywiście tutaj tą skórką starałem się jeździć przy samej krawędzi feruli, tak żeby feruli nie uszkodzić papierem, a zarazem żeby ścinać nadmiar, który jest, bo tip jest szerszy. Tak się starałem robić. Ta część służy do profilowania tipa, o, w ten sposób, żeby go wyoblić. Od pewnego czasu mam dremelka, te czynności z grubsza przynajmniej robię dremelkiem. I jedziemy. No. Resztę dokończę kosteczką. Oczywiście szczytówkę obracam dookoła, to nie to, że piłuję w jednym miejscu. I dlatego też tworzy mi się łuk. Wy tego nie widzicie, ale ja staram się w momencie przykładania tipa do tej kostki, patrzę, czy między tipem a tą częścią wewnętrzną jest prześwit. Jeżeli jest wyraźny prześwit, to oczywiście szlifuję. Jeszcze troszkę kosmetyki i będzie dobrze. Teraz drobniejszy papierek, żeby to wygładzić. Teraz założę filc. Tą czynność zawsze robiłem drobnym papierkiem, na przykład 1000, ewentualnie 800. Kładłem na krawędź stołu i tak pociągając, czy w górę, czy w dół, tak okrążając, to wtedy ładnie ferulka wyrówna się razem z tipem, tip z ferulką. Ale mówię, mam narzędzie, to nie ma co się bawić. Dobra, trzeba to przemyć i po temacie. Lekko zwilżona ściereczka, kreda. Od samego początku kreda no, troszeczkę się nie trzyma, tak jak już się wyrobi tip. Można oczywiście ponakuwać tą tipikiem. A jeszcze niektórzy z Was mogą powiedzieć, że tiptolem, tipikiem, że można profilować zamiast tą końcówką, można robić tipikiem. Ja pokażę. Można robić czymś takim, dwie gradacje, cienka, gruba. Owszem, z początku to się nadaje, ale po, nie wiem, dwóch tipach, trzech to jest po prostu no takie, tu już w ogóle nie ma, jest gładkie. Tutaj jeszcze trochę jest ten grubszy, ale no ogólnie katastrofa, żeby tym robić. Z początku tak, owszem, ponakuwać sobie można tipa. Lepiej wejdzie kreda, on się leciutko zmiękczy. Do profilowania tipa są też takie, ja to mam takie coś. Są metalowe, są plastikowe, są gradacje papieru. Ten papier jest wyciągany, można włożyć drugi. Ja sobie przykleiłem, tutaj nie pamiętam, chyba 800 i tym też można robić. Tylko że ten papier jeździ, takie jakieś, nie wiem, używałem to 3 razy może, taki ten papier jakiś taki brudny się robi. Ta kostka mnie jeszcze nigdy nie zawiodła. Przez 5 czy 6 lat naprawdę zasuwam ostro po tipach i no i ona po prostu spełnia swoją funkcję. Koszt chyba 13 zł wtedy ja kupiłem, więc naprawdę niedużo. Tip musi troszkę popracować, on się musi ubić, wiadomo. Mniej więcej wygląda to tak. Jak na moje barowe potrzeby tip wystarczy. Ferulę mam troszeczkę pokiereszowaną, ale to no, ta szczytówka już ma parę ładnych lat. Mam nadzieję, że co nieco podpowiedziałem, jak to robić samemu w domu. Oczywiście nie jest to obróbka na tokarce, gdzie wszystko idealnie jest ścięte, wszystko idealnie równo. Ja sobie zdaję sprawę, na moje granie mi to wystarczy. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby jakikolwiek tip mi po mojej robocie, czy mi, czy moim kolegom odpadł. To się zawsze trzyma, także mam nadzieję, że będzie mi się go dobrze używało. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć!